Dzień dobry, witam serdecznie. Idziemy właśnie na film z Arturem. Pojedziemy z Arturem połowić ładnych ryb. Będziemy dzisiaj łowić dwoma taktykami. Cześć, na kawusie? Co? Na kawusie? Idziemy na kawkę. Niby słońce świeci, ale jest chłodno, nie? Przez szybę to jest super, ale na dworze już tak nie jest. Dobra, idziemy na kawkę. A co, ty już lecisz? I łowi. Co wy tam szukacie? Poczekajcie, czy czeka. O, Pepa kocha. Pepa kocha, no co to było? Prawdy? Kruszyn. O, Kruszyn. Co? Jak ci ryby nie będą groziły, to sobie poczytasz. Pepe. Ja, notatnik weź. O, i weź sobie jeszcze ten notatnik, proszę ciebie. O, księżniczka na przykład. Żebyś mógł sobie jako książę robić notatki, jak to dzisiaj ci brały, a na co ci nie brały. Dziękuję. Dobra? Masz, dobra. To, masz to wszystko. Dobra. Idziemy, kawę wiesz. Idziemy, bo dzwoniłem jeszcze, bo kurwa nie wziąłem opaków. Dobra. Ale dobrze, kurwa. Witam, witam moi drodzy. Dzisiaj jesteśmy... W pięknym mieście będziemy wjeżdżać, to później ci pokażę, bardzo charakterystyczne miejsce dla tego miasta, gdzie już wszyscy będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Póki co jeszcze mała taka zagadka albo niespodzianka. Oczywiście jedziemy razem z Kruszynem. Dzisiaj mamy takie małe szarpanko, żeśmy sobie wymyślili na bardzo, bardzo sportowej, pięknej, fantastycznej wodzie. Od początku roku już dużo było, widać, oni się zresztą mocno chwalą tymi zarybieniami, pięknymi leszczami, pływają tam piękne karpie pełnołuskie i dzisiaj będziemy mieli taki mały sparring z Kruszynem oczywiście. Ja będę próbował dobrać się do tych właśnie pięknych leszczy, bo to mnie mocno zaintrygowało, a Kruszyn będzie próbował pozyskać te karpie. Za chwilę będziemy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że mi się uda z Kruszynem, bo tam są piękne karpie, takie 4-5 kilo, pełnołuskie. I co jest całą atrakcją, to że to są jeszcze takie dzikuski. Bo jest to łowisko oczywiście no-killowe. Dziękuję włodarzom za to, że gospodarzom, za to, że możemy tam dzisiaj zrobić sobie nagrywkę dla was. I tak naprawdę myślę, że Gustaw, chyba już możemy pokazać, gdzie to my dzisiaj zajeżdżamy. Moi drodzy, bardzo, bardzo charakterystyczne miejsce. Że to chyba nam już to wszystko mówi. Jedziemy do zaprzyjaźnionego sklepu, który poratuje mnie robakami. Proszę bardzo, to jest ten fantastyczny sklep, który z nami współpracuje, dzisiejszy ratownik naszego filmu. Zapraszam. Idziemy po robaki. A tu jest ratownik dzisiejszego odcinka. Bigfish Częstochowa. Super robaki. Dziękuję wam bardzo.
Sweet Mix, rozrobiony 1:1 z wodą. I teraz czekam, żeby ta zanęta doszła. Robi się piękna, puszysta, sprężysta ta zanęta. Poczekamy jeszcze z 20-30 minut, aby spokojnie ta zanęta napiła się i przeczemy przez sito z 2-3 razy. Dalej się rozkłada. Dzień dobry, witamy już Was z nad samej wody. Znajdujemy się na łowisku specjalnym koła Okoń Częstochowa, na pięknym zbiorniku znanym dużej rzeszy zawodnikom. Bardzo sportowy jest to zbiornik. Obfitujący w dużą ilość ryb. Bardzo dużą, bo wszelkiego gatunku. Chwalą się tym bardzo regularnie, każdym zarybieniem, pięknymi rybami. Pływają także też piękne karpie, prawie takie dzikuski tutaj. Tak. Bo jednak nie jest to taki typowy karpodrom, tylko to jest taki dodatek plus. Więc przyjechaliśmy tutaj specjalnie po to, żeby kruszyn dzisiaj grubo, ciężko, na metodę. A ja pogimnastykować troszeczkę finezyjną szczytóweczkę, drobno, szybko. Jakby się udało złowić jakiegoś leszczyka, byłoby miło. Jednak nie o to chodzi. Chcemy Wam pokazać, jak dzisiaj żeśmy się do takich rzeczy przygotowali. Obydwoje mamy mieszanki zbudowane z zielono-czarnych zanęt. U mnie plus ziemia, u Kruszyna plus pelet. No i pewnie, z dwóch różnych firm. Pewnie coś tam jeszcze, dwie różne firmy. O tym opowiemy już, jak zaczniemy już na koszach. Jechaliśmy, była piękna pogoda, tutaj chcę głowę urwać. Więc bierzemy się do roboty, nie wiadomo ile wytrzyma pogoda, bo całkiem przed chwilą na rozkładaniu to jeszcze nas śnieg trochę pogonił. Tak. Tak jakoś o dziwo, więc jest zimniutko, ale bierzemy się do roboty. Zapraszamy Was na film, nie odchodźcie, zobaczymy czym uda nam się pochwalić. Mnie drobnymi, nie ma rywalizacji, tak, bo Kruszyn, jeżeli by mu się udało złowić choćby jednego karpia, to zjemie po całym dniu mojego szarpania z drobnicą. Dokładnie. Więc zapraszamy Was na film. Jak dobrze widzieliście, ryby fajnie weszły w łowisko. Mam dwa karasie i jednego karpia. Teraz czas na małe donęcanie. Zaraz pokażę Wam, jaką mieszankę używam i jak i z jakiego fajnego koszyczka korzystam. Chwila, bo mi się tu żyłka skręciła.
używam takiej szklaneczki w systemie ICS. To daje mi możliwość wymiany zestawu. Ściągam. Donęciłem sobie jedną mieszanką, jedną szklanką mieszanki. Zakładam teraz podajnik. Już mamy podajnik założony, czas na przypon. Używam przyponów 10 cm. Haczyk 12 z Kamasana X-Strong B500. Taki jeszcze raz. Używam przyponów 10 cm z haczykami Kamasany. To są X-Strongi. Tutaj akurat bagnet mi się zawinął. Już pokazuję, o, na prosty zestaw, tak na pętelce, to jest przeze mnie wiązany zestaw, zakładam na bagnecik Woftersa STP1. Taka moja wskazówka, nieraz w sklepie przychodzą osoby, klienci mówią, że szukają przyponów do Woftersów, żeby z gumką były. No, z taki ze swego doświadczenia, co mogę powiedzieć, że przypony zakończone gumką i do Woftersów nie są wskazane. To tak jakby do balona dowiązać by obciążenie, po prostu Wofters wtedy traci swoje właściwości. Woftersy to tylko na bagnecie, na giełce, gdzie jest właśnie fajna prezentacja, gdzie wszystkie te właściwości Woftersa są wtedy najlepiej pokazane w wodzie i ta przynęta staje się wtedy najbardziej atrakcyjna dla ryb. Teraz kilka słów o towarze, którego używam do dzisiejszego wędkowania. Tak wygląda mój podajnik. Łowię na dobrze dowilżoną zanętę. Jak widzicie, są ziarenka kukurydzy. Też i pelet jest jasny, dwójka, i to wszystko nabijam na dwa razy. Robię tak zwaną małą czapeczkę na Woftersika. Tak to wygląda. Przykładam. Delikatnie wychodzi kopczyk. Dociskam, żeby to fajnie doleciało. Mam mniej więcej 3 metry wody. Tak jest 2,5-3 metry. I zobaczymy, czy ryby po donęceniu z powrotem wrócą. Pomieliśmy chwilkę przerwy, bo mi się złamała szczytówka w wędce. Przerabiałem drugą wędkę i zobaczymy, co będzie. Moi drodzy, przyjechałem się tu pobawić, poprostować delikatny zestawik, szczytóweczkę z drobnicami fak. Mam kilka takich małych wzdręk faktycznie. Minęła godzina. Zobaczcie, jakiego mam pięknego leszcza. Cała przyjemność po mojej stronie. Jak widzieliście, udało mi się złowić już drugiego pięknego leszcza. No i jakby w tym momencie jakby uczucia przeszły już na te ryby. I w tej chwili przemajstrowałem troszeczkę zestaw, zaraz o nim opowiem. Skoro jest możliwość złowienia tak pięknych leszczy, chciałbym łowić te leszcze.
Zacząłem się bawić mocno na opadzie, szybko, z drobnymi rybkami, wzdręgi. Fajnie, szybko, żeby się uginało, żeby się troszeczkę rozruszać wędkarsko. To po godzinie przemajstrowałem, pogrubiłem, pociążyłem swój zestaw, żeby on jednak szybciej opadał, szybciej to zalegało, więc większy kąsek na haczyku dało leszcza. I w tym momencie już przestałem bawić się z tą drobnicą i poluję na tego leszcza. Udało się złowić drugiego, więc ciąg dalszy, dalej pilnuję za tym leszczem. Chciałbym teraz kilka zdań powiedzieć o mieszance, jaką do dzisiejszego łowienia stosowałem i stosuję. Przyniosła ona fajne ryby. Tak jak Artur wspomniał na wstępie, pomieszaliśmy sobie dwie zanęty, zieloną i czarną. I tak wyglądała moja mieszanka. Jest to pomieszana ciemna zanęta Sweet Mix z zielonym greenem od Solbajca. Widzicie też jest cząstki małego peletu, dwójki oraz kukurydza. Kukurydza ze Starbajca, taka fajna, żółciutka. Ona jest bardzo słodka, ale też i tą mieszankę zadipowałem dużą ilością Sweet Golda. Stwierdziłem, że woda jeszcze jest chłodna. Trzeba rybie dać trochę po nosie, pobudzić ją do żerowania, do tego, żeby zainteresowała się przynętą, żeby podpłynęła przede wszystkim najpierw do łowiska, a później zainteresowała się tym łowtercikiem. No, myślę, że dzisiejsze łowienie, ta strategia, to co sobie zamyśliłem, przyniosło i przynosi fajne efekty w postaci fajnych karpi, w tym jednego fajnego pełnołuskiego. No zobaczymy, co jeszcze dalsze wędkowanie nam przyniesie. Donęciłem dwoma szklaneczkami. Czekamy, zobaczymy, co jest grane. Też dodaję na górę taką czapeczkę, robię na podajniku z peletu samego. Zobaczymy, czy to też przyniesie fajne efekty. Widzę, Artur fajną rybę holuje. O, ładnego leszcza ma. No to widać, ryby fajnie się rozkręcają. Arturowi jego taktyka, jego założenia też przyniosły efekty. No to co? Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał i pamiętajcie o naszych mediach społecznościowych oraz o akcjach Moonweek. Spróbuję wam opowiedzieć, jak się przygotowałem, choć założenia były właśnie inne, żeby drobno, szybko i żeby się rozruszać. Przygotowałem zanętę Sonubajca F1 czarne i F1 zielone. Tak sobie wykombinowałem, podłoże jest tutaj czarne,
od jakiegoś czasu podoba mi się manewrowanie, kombinacje tymi kolorami. Daje to fajną taką szaro-burą tą mieszankę. Wydaje mi się, że ona jest zawsze bardzo bezpieczna dla większości jakby podłoża. Zrobiłem to bardzo drobno, bardzo delikatnie, dałem troszeczkę tego jokersa, żeby się ścigać, bawić z tymi rybkami. Bardzo cieniutki przyponik 0,8, haczyk 20, tam kamasan 20. Jednak przemajstrowałem za tym leszem, bo zobaczyłem, że kruszyn jednak odławia. O nie. Ciężko się rozmawia i odławia na klasyku. To jest fajny przywilej łowienia na metodę, gdzie można się mocno zluzować. Ale jak już jesteśmy na wierzchu, to spróbuję opowiedzieć o swoim zestawie. Na dzień dzisiejszy przygotowałem sobie nową plecionkę z firmy Match Pro. Fantastyczny produkt. Bardzo cichutka, szybko tonie, to są jakby dla mnie najważniejsze zalety plecionki. Takie rzeczy ona ma. Następną rzeczą, mój zestaw zbudowany jest na Federlinku, koszyczek z Matrixa, stoperek, krętliczek i Federguma. Uwielbiam ten zestaw. No i oczywiście ja stosuję szybko złączkę. Wiele jest pokazanych różnych technik. Każda pewnie jest dobra, bo ilu jest wędkarzy, tyleż też będzie teorii. Ja lubię stosować szybko złączkę do szybkiego montażu przyponu. Z dwóch przyczyn: to, że mogę szybciutko wymieniać, bardzo sprawnie. To jest raz, a dwa, że jest tutaj krętliczek i przy zastosowaniu jakichkolwiek robaków nie mam skręcenia przyponu. Wydaje mi się, że jest to dość ważne. Jeżeli bardzo często będziemy zmieniać ten przypon, no to może to nie ma większego znaczenia. Ale jeżeli udaje nam się sprawnie odławiać na jednym przyponie, coś się tu poplątałem, to nie skręcanie się tego przyponu jest dla mnie dość istotne. Stosuję długie, metrowe przypony, więc to, że ta guma dość szybko opada, nie ma dla mnie większego znaczenia, bo i tak już mam w granicach 1,10 m, 1,15 m razem z tą federgumą. Do szybkiego połowu stosowałem malutki haczyczek. Tutaj przeszedłem w tej chwili na grubszy zestaw, na żyłeczkę 0,13. Jak dla mnie to już jest grubo, wiedząc też, jakie są tutaj lesze, czego możemy się spodziewać, i w dobrym momencie udało mi się przestawić, zapolować na tego lesza, że udało mi się go też wyholować. Haczyk Kamasan 18 pozwala mi na swobodne założenie trzech kasterów i tak też udało mi się złowić te dwa leszcze. Więc mieszankę zmieniłem także do koszyczka. O ile ta pierwsza, proszę bardzo, swobodnie mieszczą się trzy kastery, fajny duży kąsek. Teraz tak, o ile miałem przedtem zanętę wymieszaną z gliną 1:1, bardzo puszyście, bardzo, bardzo tak fruwająco, to dawało mi właśnie rezultaty, które chciałem. Szybko, drobno, aby szczytóweczka raz, dwa, każdy rzut była zakończona rybką. Fajnie, fajnie, fajnie. I tak się bawiłem przez godzinę. Natomiast zmieniając konstrukcję i zmieniając jakby towar do mojego koszyczka, a zrobiłem ziemię bełchatowską z gliną ciężką, rzeczną. O to mi chodziło, było ciężko, żeby się to ścielało, szybko waliło do dna. Nie ma tutaj żadnej zanęty, jest jokers, dorzucam tak po prostu z ręki, jak mi coś tam się przyklei, troszeczkę tego kastera, bardzo prosto, naturalnie, nic ma nie przeszkadzać. A, i jeszcze jedna rzecz, to odławiałem na koszyczku te
wzdręgi szybciutko na koszyczku 20. Tutaj, żeby mi szybko zlatywało, zostawiłem rozmiar koszyczka, ale zwiększyłem się do 40 gram. Jest tutaj 3,20 głębokość i chciałem, żeby po prostu nie przychwytywały mnie te maluchy w locie, żeby to szybko uderzyło do dna, nic się nie fruwało, dlatego jest mocno też taka dociążona, domoczona ta moja mieszanka i poluje w tej chwili na leszcze. Czy uda mi się jeszcze coś złowić? Zostańcie ze mną, zobaczymy co jest. Ale póki co kruszyn tam się mocno bawi skarpiami. Moi drodzy, jesteśmy już po wędkowaniu, skończyliśmy sobie naszą sesyjkę. Chwilowo w deszczyku, w bardzo mocnym wietrze jest bardzo, bardzo zimno, ale to jest nieważne. Ważne jest to, że ja jestem bardzo zadowolony. Ja to samo, Kruszyn, jestem tym mega bardziej zadowolony. Jesteśmy chyba spełnieni wędkarsko dzisiaj. Tak. To jest jedno. Drugie to to, że udało nam się to, co żeśmy sobie zamierzyli, na fantastycznej naprawdę wodzie, na wodzie, gdzie można się super ubawić federem klasycznym, a i metodą też. Metodą fantastycznie, naprawdę super, super woda, technik dla każdego jest ta woda. Piękne ryby, piękne łowisko, tylko pozazdrościć i zachęcać już nie trzeba. Tu jest tyle imprez przy takich rybach, że to jest coś pięknego. Co możesz dodać, Kruszyn? Co mogę dodać? Jestem zadowolony. Opłacało się wstać dzisiaj bardzo wcześnie, przyjechać tu, tak jak powiedziałeś, mimo niesprzyjającej pogody, bo wiosna ciężko chce zagościć. Mhm. I od tych, w takich warunkach atmosferycznych jestem zarąbiście zadowolony, że dużo karpi, piękne karasie, leszcze. I te karpie nas tak mocno zaskoczyły, że nie byliśmy przygotowani z matą, dlatego żeśmy dla ich zdrowia, kondycji oczywiście nie próbowaliśmy nawet wysypywać na tą zbyt małą matę przy takiej dużej ilości ryb, bo ciężko nam było uwlec tą siatkę karpiową. Leszcze mega, mega, mega. Ja oprócz tych, które udało mi się wyjąć, zgubiłem 4 po drodze poprzez zbyt miękki, delikatny sprzęt. Jak sobie myślałem, będę odławiał szybciutko sobie drobnice, a gdzieś w międzyczasie leszczyki, ale nie sądziłem, że to będą tak ogromne leszcze, co naprawdę to jest mega, mega sprawa. No. Jeżeli wam się coś podobało, jeżeli mogliście coś z tego zaczerpnąć, będzie nam bardzo miło, jak nas obdarujecie łapką. Myślę, że pamiętajcie o subskrypcjach, polecajcie kanał. Zapraszamy do odwiedzin sklepu internetowego. Pamiętajcie o cotygodniowym Moonweeku. No i obserwujcie nas. Dziękuję za wasz czas, że się poświęcili go z nami. Do następnej imprezy. I do zobaczyska. Na razie. Fajne łowienie było. Hej.